To się ugotowało, teraz co mam zrobić? Moment. Muszę ugotować, nie mam garka. Ma ktoś wolny garnek? Tak, garnek. A patelnię ktoś ma wolną? Tak, patelnię. Garnek, patelnię. Grzesiu, masz wolną patelnię? Nie, będę potrzebował. Cholera, jasna. Największy problem to miałam chyba z sosem jednak. Ten sos to jest kluczem tego dania. Zastanawiam się, czego jeszcze nie zblendować bardziej. Ja zastanawiam również, bo to trochę wygląda, jak jeśli to był rozważony, prawda? No właśnie, tak mi się wydaje. Fajnie byłby robić takie gładki. Chcę spróbować, bo to jest, tak. To jest nieładne. To słuchaj, dopracuj ten sos i tak, pilnuj twój kurczak, Marlena. Okay, dobrze, dziękuję. Weź się, chłopie, nie zważ, błagam cię, bo przecież to będzie katastrofa. Mów do niego ładny. I mój, będzie... mój, ty kochany, tak, właśnie, gadaj do niego. Gadaj Jezu, do niego. Jak pani cię kocha, pa. Najbardziej na świecie, tak? Nie mogę tego przetrzeć. Nie chcę się przecierać. Błaga, najlepiej... wiesz co, ja uwielbiam te preteksty, kiedy kochasz mi mówi, a szef, tego nie mogę, bo to nie działa. Bzdura totalna. Ile potrzebujesz tą pastą? Nie tak dużo. To, no, nie tak dużo. To w takim razie po co się martwić? Chyba trochę siły, trochę... Ale ja już nie mam siły. Nie masz siły? Ty nie. Masz siły. Ty jesteś najsilniejsza tutaj. Silniejsza niż ja, mała. Dobra, dawaj. To masz prawie wszystko. Nie, no jeszcze muszę je podwędzić i jakieś co musisz robić... podwędzić? Awokado. A dlaczego nie podwędzisz i w międzyczasie robisz to? To jest druga raz, że ci mówię to samo. Druga raz. Trzecia może nie będzie. Pa, pa. No pa. Masakra.